prawy, prosty i na wejście pośrodku. Także będą trzy akcje. Lewy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy się. Zaczynamy. Lewy, skracam dystans. Lewy, prawy. Zbicie, zbicie. Zmiana pozycji. O. Lewy, prawy, lewy się. Raz, dwa, trzy, blok. Bazujemy cały czas na tym samym. Lewy, o. Zastawiam swoją nogą. Nogę zawodnika. Ręka wędruje pod pachę. Skracam dystans. Obalam. Analogicznie lewy, prawy. Głowa na drugą stronę. Przechylam. Obalam. I ostatnia technika. Lewy, prawy, lewy się. Raz, dwa, trzy. Blok. Dostałem. Skracam dystans. Dziękuję bardzo. Zaczynamy. Czekam na uderzenie. Zawodnik skraca. Skraca dystans. Zbijam uderzenie. Zmieniam pozycję. Blokuję nogą dwugłowy. Druga ręka wędruje pod pachę. Głowa przyklejona do zawodnika. Ciasno. Biodra do biodra. Dobra pozycja. Łączę ręce. Wykonuję delikatny sekato w jednym czasie. Szerokim ruchem obalam i wsiadam do zawodnika. Podobna sytuacja przy prawym bezpośrednim. Lewy, prawy. Zbicie. Prawy. Zbijam. Zbijam uderzenie. W tym samym czasie, kiedy zawodnik skraca dystans, ja też skracam dystans do niego. Ręka wędruje tak samo pod pachę. Analogicznie. Haczę nogę. Udo blokuje, żeby zawodnik nie miał możliwości zabrania. Głowa, cały mój korpus wychyla zawodnika na bok i szerokim łukiem wsiada do dosiadu. Trzecie skrócenie dystansu na cios sierpowy. Lewy, prawy blokuje, blok. Tak samo patrz. Jeszcze raz. Lewy, prawy blok. Wejście, blokuje biceps. Mam 5. Dziękuję bardzo. Zapraszam na treningi, zapraszam do subskrypcji kanału. Oglądajcie techniki. Ćwiczcie bezpiecznie. Do zobaczenia.